wszystkich obecnych na kolejnej konferencji prasowej zorganizowanej przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w naszym mieście. Witam bardzo serdecznie mieszkańców, którzy problemem, który za chwilę dotkniemy, po raz kolejny są obecni tutaj. Dziękuję za tą obecność. Ja oczywiście też witam media, witam radnego Krzysztofa Kosińskiego, który pilotuje całą sprawę od bardzo dawna. Za chwilę przekażę mu głos. Oczywiście, tak jak powiedziałem, sprawa była już dotykana. Jest to, tak jak powiedziałem, kontynuacja tematu. Dzisiaj chcemy do tego wrócić, ponieważ niewiele pod tym względem się zmieniło. Ciągle mieszkańcy nie otrzymują żadnych informacji, które mogłyby być dla nich satysfakcjonujące, a głównie chodzi o wzrost czynszów o 100%. I 150 nawet. 150, no to sami Państwo widzą, jak to jest ważny problem od momentu, kiedy pewna ilość kamienic została podłączona do OPEC-u. Jedną rzecz, że jest to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, z tym lawinowym wzrostem czynszów o 100-150%, a które dotykają budżetów mieszkańców, jest to akt nieprzemyślanej polityki mieszkaniowej miasta Grudziądza i jego spółki. Spółka oczywiście, realizując program podłączenia tych kamienic do systemu ciepłowniczego OPEC, nie uwzględniła w ogóle sytuacji materialnej mieszkańców, nie uwzględniła tych szalonych wzrostów czynszu, nawet w formie zaliczkowej, jakby nie zwał, ale też trybu, który jak gdyby nie rozlicza w sposób precyzyjny i szczegółowy każdego lokalu z uzyskiwanego ciepła, nie rozlicza, ponieważ te lokale nie mają niestety indywidualnych liczników, opomiarowanie jest na całą kamienicę, co jest jak gdyby zupełnie nieprzemyślanym technicznym rozwiązaniem, które działa na szkodę mieszkańców i w XXI wieku niestety, ale jest już prawie, że niemożliwe do realizacji, dlatego że każdy z nas chce płacić za to, co wykorzystuje, co otrzymuje. Chciałbym oddać tutaj głos pani Piaseckiej, która jest przedstawicielem mieszkańców. Do tej kablówki ostatniej, bo tam padło tylko, że no cóż, 120-metrowe mieszkania kosztują. A ja chciałam tak tylko na naszej Włodka, gdzie jest 18 mieszkań, Włodka 3 i 3A, bo w podwórzu, jest 18 mieszkań i na te 18 mieszkań są tylko, jedno jest 120-metrowe, dwa są 98, 50, od 56 do 41, jeszcze pozostałe, nawet pozostałe. Są pozostałe, jeszcze nawet są na wspólnym przedpokoju. Więc dlaczego prezes ciągle nie może przełknąć, że 120-metrowe? To są pojedyncze 120. I dlatego wróciliśmy do tego, czynsze wzrosły od 100 do 150. Zmniejszyło się u nas 70 groszy, nie wiemy na jakiej podstawie, no ale może. Może będzie dalej tak szło. Co nas jeszcze męczy? Znaczy męczy nas to, że chodzi o to, że ciągle mówi się o tych 120-metrowych tak. mieszkaniach. Natomiast nie mówi się o tym, że kamienice, które są podłączone do MPGN-u. Wcześniej oscyluje opłata, suma opłaty stałej i zmiennej razem 3,50, 3,60, do 4 maksymalnie, ale to już sporadyczne są wypadki, a my zaczęliśmy od 6,30 za metr kwadratowy, czyli mamy 100% więcej tak. za metr kwadratowy, nie za mieszkania, za metr kwadratowy, czyli jak ktoś ma 50 metrów mieszkania, ja mam 100 metrów, to płacę nie dwa razy tyle, nie jeszcze raz tyle, tylko 4 razy tyle co on za mieszkanie. O to tu właśnie chodzi. A pan prezes zawsze powtarza, ciągle powtarza, jak masz 120 metrów, to musisz płacić. Tak. Muszę płacić, ale nie mogę płacić 4 razy tyle, co ma ten 50, co ma. Ale wracamy do tego, że myśmy mieli ogrzewanie, nie piecowe. No dokładnie. Ale będziecie mieć taniej. Ja miałem ogrzewanie, tak już poprzednio powtarzałem. No. Mówię, moje mieszkanie ma mieszkanie 8 metrów. Prawie 40 mi rocznie lat. Wychodziło 4 tysiące za gaz. W tym było ogrzewanie, ciepła woda i gotowanie. A teraz 6,30 za metr kwadratowy to jest 7,200 za samo ogrzewanie. No. Do tego, jak już mówiłem, powtarzam się, ale powtórzę. Do tego jest ciepła woda i do tego jest jeszcze gotowanie. Czyli wychodzi około 9,000 rocznie. Czyli wychodzi 100 zł, 100% więcej. Znaczy się robi, w ten sposób się załatwia sprawę, nie? Że w tych domach, co ludzie płacą, wszyscy płacą im pomóc, mieszkania nie? na bieżąco, nie? No to tam się zakłada centralne ogrzewanie, wali się czynsz, nie? Tak. Największy, bo i tak będą płacić. Właśnie normalne. Tak jest. U nas ani jeden lokator nie ma zadłużenia,
No to wali mu się, wali się tak. Jesteście przypadkowo załapiecie się na centralne ogrzewanie. Tak czy się określili. Przypadkowo żeście się załapali na centralne ogrzewanie. Będziecie mieli lepiej, nie? Ale mamy lepiej, pożar się panie. No bo na nas może pożerować, bo będą płacić, a resztę później nie wiadomo. No. Nie wiem. Sytuacji o wiele więcej może być, w związku z tym my jako... Może inaczej będzie liczone, natomiast po tym, co Państwo tutaj nam przedstawiają, no niebezpieczeństwo takie występuje. Natomiast na pewno z naszej strony muszą pójść działania zmierzające do tego, żeby otrzymać pełną informację, dlatego tak się dzieje, dlaczego takie nagłe i duże wzrosty. Może ja tutaj jeszcze, tak jakoś dziwnie to nam też brzmi, że zakładając centralne, gdzie finansowane było z Unii i z ochrony środowiska, pytam, dlaczego od razu od pierwszego czynszu dostajemy 20% więcej, bo mamy co? Czy mamy spłacać to? Bo o co tu chodzi, jak co miesiąc mamy 20% płacić? No za luksus przecież, nie wiesz o tym? No, my też mieliśmy luksus. Ale podwójne, 20% za centralne ogrzewanie, nie? Że się tu ma 20% i 380 zł za ma centralne ogrzewanie. Podwójne, tak. To jest pas pomyślane, czy ja? Tylko proszę pamiętać, że nikt z nas, nawet jeżeli głosowaliśmy za tą uchwałą, chociaż faktycznie trzeba sprawdzić, nikt z nas nie znał skutków, tak? Bo to chyba nie o to chodziło, żeby nagle mieszkańcy tych kamienic płacili ponad 100% więcej. Więc tutaj trzeba przyjrzeć się skutkom. Jeżeli faktycznie w tej uchwale znajdują się rzeczy, takie zapisy, które doprowadziły do takiej sytuacji, to musi to ulec zmianie. Prawdą jest, że oczywiście wpływ ewidentny na kształtowanie czynszów odgrywa uchwała Rady Miejskiej, ale tak jak powiedziałem, ona jest związana z polityką mieszkaniową realizowaną przez miasto. Ta uchwała niebawem będzie korygowana, ponieważ traci swoją moc prawną. Opracowywane są aktualnie nowe kryteria i do tych kryteriów można oczywiście wnosić pewne poprawki. To, co dzisiaj jest najważniejsze, po rozmowie z panią dyrektor MPGN-u, panią Padzik, uzyskałem informację i przedstawiłem problem mieszkańców i mówiłem o tych skrajnych podwyżkach czynszów, które nie są do zaakceptowania, przede wszystkim do opłacenia. To pani dyrektor odpowiedziała mi: pani radny, ale przecież mieszkańcy mają prawo zamienić ten lokal. Mają przecież prawo poszukać sobie innego lokalu. Więc to jest podpowiedź dzisiaj MPGN-u, kiedy to mieszkańcy po kilkadziesiąt lat zajmują lokale mieszkalne, zainwestowali środki swojego życia w te mieszkania, sporządzili, urządzili sobie te mieszkania według własnych oczekiwań, zadbali o te mieszkania, dbają do dzisiaj. Więc to jest rzecz zupełnie nie do zaakceptowania. No kolejnym elementem, którego tutaj brakuje, a mianowicie takiej dobrej woli, którą miasto powinno uwzględnić, ponieważ po podłączeniu do OPEC-u uzyskuje dwie ewidentne korzyści, a mianowicie pierwsza korzyść to jest taka, że być może w danym kwartale obniżą się koszty rewitalizacji budynków, ponieważ zmniejszy się skala zadymienia, ale to wymaga oczywiście dostosowania do źródła ciepła wszystkich w otoczeniu kamienic i wtedy byśmy mieli ze zmniejszonym zapyleniem, zadymieniem, prawda, z tymi wszystkimi pyłami, które wpływają na elewację. To jest jeden element. Ale drugi element to jest taki też, że spółka OPEC uzyskuje stałego odbiorcę ciepła, czyli sprzedaje to ciepło. Oczywiście dwie rzeczy należałoby tutaj zmienić. Pierwsza rzecz, którą tu Państwo podnoszą, a mianowicie wzrost także czynszu podstawowego, bo to jest rzecz nie do zaakceptowania. Pan prezes, zarząd MPGN-u zupełnie nie rozumie, że podnosząc wysokość tych czynszów o 100%, powinien zrezygnować z podnoszenia stawki podstawowej, bazowej czynszu. Powinien ją pozostawić na najniższym poziomie. Ja przepraszam pana, nie 100%. Nie jest 100%. No, to jest prawie 200%. No 200%, tak, tak. No, od 100 do 200%, bo to są różne przykłady. I ten skrajny wzrost nie do zaakceptowania przez nikogo niestety powinien być dzisiaj renegocjowany przede wszystkim tutaj z MPGN-em. Czyli mówimy o zastosowaniu najniższej stawki za metr kwadratowy, ale także mówimy o stawce za ciepło. Oczywiście ta stawka za ciepło powinna być w optymalnej wartości na najniższym poziomie. Ale ona jest Panie Krzysztofie, tak. Pan zerknie. Ona jest na każdym budynku inny. To jest tam zrobiłam zestawienie na dole. Czyli należy ten cały system naliczania stawek oczywiście uporządkować, ujednolicić i w zasadzie on powinien obejmować, tak jak kiedyś wnioskowaliśmy parę lat temu, o stworzenie pewnego programu dla całego centrum miasta,
kamienic o dużej kubaturze, mieszkań o dużej, o dużych wysokościach, budynków nieocieplonych, gdzie powinna być ze strony miasta, ze strony spółki miejskiej zastosowana specjalna stawka płatnicza dla tych lokali mieszkalnych. Bo niestety, no bo koszty utrzymania ciepła u tego lokalu i tak dalej są zdecydowanie większe niż lokalu budynku ocieplonego spółdzielni mieszkaniowej nowo wybudowanego. To wiemy o tym doskonale. Dlatego to wszystko należy oczywiście uporządkować. Powołać należy pewnie jakiś zespół do negocjacji w porozumieniu z panem prezydentem, z prezydentem MPGN-u i przedstawicielami też lokatorów, bo żeby odnowić dyskusję jak najszybciej i żeby złożyć pewne wnioski w tej sprawie, aby też radni tutaj mieli możliwość nawet na drodze uchwały, specjalnej uchwały Rady Miejskiej, skorygowania tej całej bardzo złej sytuacji, która dotyka kieszeni mieszkańców. To najbardziej doskwiera ten błąd systemu rozliczeniowego bieżącego i przypisanego każdemu lokalowi mieszkalnemu. Tu dokonano pewnego zaniedbania, które już jest no niestety, ale nie dzisiejszym rozwiązaniem, bo to już żadna spółdzielnia mieszkaniowa w Polsce, w Grudziądzu, gdziekolwiek w jakiejś miejscowości nie buduje takich bloków, bo tych mieszkań by po prostu nikt nie kupił z takim systemem rozliczeniowym. To jest niemożliwe. A tu, tworząc nową inwestycję, realizując nową inwestycję, no niestety popełniono kardynalne błędy, które dzisiaj skutkują, tak jak pan powiedział, prawie 200% wzrostami czynszu. Że myśmy wnioskowali o złożenie liczników, a dostaliśmy odpowiedź od pana prezesa, że ogólnie decyduje właściciel. Tak. Nie mam nic do gadania. Bo byśmy mieli większą kontrolę. Podpieraliśmy się tą dyrektywą unijną z 2012 o jasności rozliczeń. Powtarzam się z tym, ale uważam, że to był błąd. No i pokazanie, kto gdzie stoi. Tak naprawdę. Ja myślę, że ze strony radnych taka inicjatywa, gdybyśmy dzisiaj zakończyli tą naszą konferencję takim podsumowaniem, że złożymy w Państwa imieniu wniosek do pana prezydenta o powołanie takiego zespołu składającego się z radnych i mieszkańców w sprawie renegocjacji tych warunków, które Państwo zostały narzucone, bo to były narzucone warunki, prawda? No tak, my nie nikt byliśmy, was się nie pytał. Ale w życiu tam nikt znaczy, jeszcze tam pan chciał co do rozliczenia tych opłat, bo nie wiemy, czy te ogólne opłaty są rozliczane na poszczególne mieszkania, na mieszkańców. Nie wiemy, czy są rozliczane dla ludzi, którzy nie płacą za mieszkania, za pustostany. Nie wiemy, bo być może my płacimy za ludzi, którzy nie płacą za mieszkania i za pustostan. Dlatego jest tak wysoka kwota. No. To wszystko, co miałoby się wydarzyć po poprzedniej konferencji prasowej, nie odniosło żadnych skutków, więc myślę, że od dnia dzisiejszego odpowiedzialność za stan rzeczy, za tą sytuację, w jakiej Państwo się znaleźli, spada na nas. Myślę, że to, co Krzysztof powiedział, aby spotkać się z jakimś zespołem, z jakąś komisją, która przeanalizuje to wszystko jeszcze raz z Państwa udziałem, no tutaj jest szczególnie potrzebna, bo ja też bym chciał wreszcie usłyszeć jakieś takie wyjaśnienia ze strony Pana Prezesa i o to będziemy jako radni w Waszym imieniu zabiegać. Myślę, że za chwilę będzie sesja. W związku z tym taki wniosek do prezydenta złożymy i do prezesa MPGN-u o powołanie specjalnej komisji w tej sprawie i o jak najszybsze spotkanie zarówno ze strony Rady Miejskiej, przedstawicieli Rady Miejskiej, głównie Komisji Mieszkaniowej i razem z Państwa. Więc taki apel z naszej strony, taki wniosek zostanie na najbliższej sesji złożony. Trzeba ukształtować system rzeczywistego ponoszenia kosztów. To, o czym pan mówi tutaj o pustych lokalach i o ogólnym systemie zbiorowego rozliczenia, to jest fakt i być może tutaj akurat jest cały, jak to mówią, pies pogrzebany, że Państwo płacicie za obsługę tych lokali, za minimalne ogrzewanie tych obiektów, które niestety dzisiaj nie są użytkowane i w tym ogólnym systemie rozliczeń to jest zasadnicza też nieprawidłowość, jeżeli tak jest. Proszę wierzyć, że w naszym mieście jest tyle problemów, którymi się zajmujemy, ale dzisiaj zaczynam zauważać, że zaczynają pewne kwestie już spadać na pojedyncze osoby, na pojedyncze przypadki, na mieszkańców Grudziądza już bardzo osobiście. Więc proszę Państwa, to, że jesteśmy w takiej sytuacji finansowej, jakiej jesteśmy, kto wie, czy w tym całym układzie, tej układance MPGN, czy też sam OPEC nie szuka dodatkowych źródeł dochodu. Tak, no więc tutaj tak naprawdę jest cały problem i ja myślę, że to nie może uderzyć. To, że władze miasta doprowadziły do takiej sytuacji finansowej, to nie może bezpośrednio uderzać indywidualnie w mieszkańców. To myślę, że władze powinny ponieść za to konsekwencje, a nie my, jako mieszkańcy, jako lokatorzy, takimi czynszami, jakie Państwo tutaj dostają.
Proszę Państwa, ja jeszcze raz, bo tego nie przedłużać konferencji. Serdecznie dziękuję, natomiast tak jak Państwu powiedziałem, my będziemy tą sprawę nagłaśniać, będziemy sugerować o powołanie komisji, zespołu, czegokolwiek, co pomoże nam tą sprawę uporządkować, co pomoże nam tą sprawę wyjaśnić, by Państwa też godnie reprezentować w tym wątku.